Dziękujemy pani Komecie. A zobaczymy ją? Tak. Tak? Jeśli będzie pan miał taki skrawek nieba, że będzie widać przez chmury. A to się trzeba było chyba w zeszłym tygodniu zapisywać. Podejrzewam, że byłoby bezchmurnie. Albo sobie zorganizować jakieś takie przetarcie. No, ale jeśli komuś się uda, to jutro czekamy na opowieści, jak to wyglądało. Kometa jednopojawieniowa. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. A wie, to ona będzie brzmiała tak może... Wie pan co? Tak będzie brzmiała. Chyba, że będzie leciała w drugą stronę, to... Że wracając? Urywki z rozrywki. I teraz nie wiem, czy pana dobrze przedstawię. Będę się starał. Ojej. Maestro Filip Jaśner. Ojej. Laureat wraz z kolegami z grupy Mozarta Grand Prix w Saint-Étienne. Dobrze powiedziałem? No, to bardzo dobrze. Ja bardzo panu dziękuję. Nie posiadam się z radości, wie pan, że udało się zaszczycić panu. To ja wyjaśnię. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Faktycznie tak się zdarzyło, że mieliśmy przyjemność z kolegami występować, zagrać koncert w Saint-Étienne. Się okazało, że konkurs? A to się okazało, że to konkurs. A po trzech dniach się okazało, że jury było na tyle lekkomyślne, że przyznało nam Grand Prix. Wie pan co? Bardzo się cieszę. Bo to my naprawdę... Też. Ja gratuluję naprawdę. Dziękuję uprzejmie. Gratulacje dla jury, że już po trzech dniach podjęło decyzję. Tak, tak. Dym był bardzo szybciutko w tym wypadku. Ja mam dżingiel, mogę? Proszę. To było niepotrzebne. Właśnie potrzebne, bo ja jestem już zły na zimę, proszę pana. I chciałbym rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie od poezji. Przeczytam wiersz pod tytułem Zdumienie. Wyjechałem wiosną i wróciłem zimą, a trzy dni jedynie w kraju mnie nie było. Albo czas tak szybko płynie i będąc na krótkiej delegacji przegapiłem ponad pół roku, albo zima nie daje za wygraną i ignoruje naszą do siebie niechęć. Być może zima postanowiła wprowadzić strajk włoski i utrzymywać się aż do 21 marca. Ale proszę się nie martwić. Jestem. Jestem na posterunku i będę kontynuował moją krucjatę przeciwko zimie. Istnieje kilka muzycznych sposobów skutecznego pożegnania zimy. Pierwszy to zagranie solidnej kody, czyli zakończenia zimy Antonio Vivaldiego. Niechciana pora roku usłyszy swoje zakończenie, zrozumie muzyczną aluzję i ustąpi. Próbujmy. Ale ładne. No, wie pan, Vivaldi, profesor, wiedział jak zimę przeganiać. Idźmy za ciosem, postarajmy się uaktywnić środowiska bardzo zainteresowane zakończeniem zimy. Biedne koty są... To był Vlasco, poznał pan ten przebój? A, dobrze, że pan powiedział. Dziękuję. Biedne koty są zdezorientowane. W kalendarzu marzec... Czyli to już, a za oknem styczeń, czyli jeszcze nie. Drogie puszki, mruczki i pusie, to jest marzec. To jest wasz czas. Miauczcie, a zima usłyszy was i, miejmy nadzieję, ucieknie. Widzi pan, jak tak... To ma być... Ja wiem, najlepiej mi wychodzi osioł. Tylko, że osioł nie ma nic wspólnego z pożegnaniem zimy, dlatego go nie użyłem. Ale umówmy się, że jest pod... No dobrze, nic nie brnijmy. Takie muzyczne wyproszenie niechcianego gościa jest bardziej delikatne niż użycie starych, sprawdzonych, wynikających z polskiej gościnności sposobów. Państwo na pewno wielokrotnie stosowali taki zabieg. Kiedy goście siedzą zbyt długo, pan domu podchodzi do okna i mówi: o, popatrzcie, u Nowaków też byli goście, a już jest ciemno. Skoro zima za chwilę nas opuści, to ostatni moment, aby opowiedzieć państwu zimową anegdotę o pięknym tenorze. No, pięknym tenorze. To takie właściwie masło maślane. Wystarczy powiedzieć. Zimowa anegdota o tenorze. Pewnego poranka tenor zauważa, że stracił głos. Jedyne dźwięki, jakie z siebie wydobywa, to szept. He, he, raz, raz, jeden, raz. Próby zaśpiewania arii. Oj, Halino, oj, jedyno. Kończą się klęską, a wieczorem tenor ma zaśpiewać w wypełnionej jak co wieczór po brzegi operze. Mam za swoje, wczoraj bez szalika oglądałem skoki narciarskie w telewizji, no i mnie zawiało. Tenor szybko ubiera się i biegnie do mieszkania swojego znajomego lekarza. Puka, drzwi otwiera mu pani doktorowa. Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać. No dobrze. Dzień dobry, jest pan doktor? Nie ma, może pan wejść.
Dobre. Tak? Takie życiowe. Zimowe też nie brnijmy. Filip Jaśler, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. My mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Joanna Milewczyk i Marcin Łukawski. I tak sobie pomyślałem, że możemy połączyć o pożegnaniu i o tenorze. Tak, pieśń jest taka. Jest taka. Proszę bardzo, łączy.